Cześć, siemanko, witam was, jestem Złomaciek, a to jest kolejny odcinek Skyrim, The Elder Scrolls 5 Skyrim. No i dobra, troszkę sobie podekspiłem, a właściwie tak malutko sobie podekspiłem, ale mamy tutaj Fendala. Siema Fendal, powiedz coś, ja właśnie muszę podgłośnić. O, teraz słyszycie grę. Kurczę, zapomniałem włączyć dźwięk. Dobra, więc mamy dźwięk, mamy Fendala i co? I tak, i... Oczywiście, nie wiem, czy twórcy przewidzieli takie coś, że ludzie będą tak robić, ale ja tak robię. Na przykład, can you train me better archery? I teraz mam kasę. Aha, level up, dobra. No i tak po prostu... On mnie niby uczył ucznictwa, prawda? Ale mogę z nim tradeować. Mogę z nim tradeować i tutaj są jego itemy i ja mu dałem oczywiście armor i tu by była jeszcze jego kasa, którą dałbym mu za naukę, więc mogę tak w kółko i wiadomo, wiecie o co chodzi. I to jest właśnie, kurczę, nie wiem czy błąd czy coś, no ale po prostu twórcy na pewno to jakoś przewidzieli. W każdym razie mamy aktywny quest, Talk to Gerdrud, no to jeszcze właśnie nie poszedłem do tej Gertrudy, czy jakiej tam. Tutaj po drodze spotkałem sobie taką jaskinię. No i oczywiście widzę, że tutaj dosyć... Holy, what the f... Co to było? O kurde, no to już nie było ciekawe. Znaczy, to już nie było takie miłe. No dobra, co to jest? Linen wrap. Coś tu takiego ciekawego jest? Nic nie ma. Dobra, więc wyciągamy łuk, oczywiście od Fendala za darmo. Hunting bow. No i co my tu mamy? Wow, mamy szkielety! Siemanko, szkielety! Wow, pięknie! Woj, świetnie! I to mi się podoba. Jeszcze, kurczę, nie wiem... tego nie biorę. Jeszcze, kurczę, nie wiem, jaką postać zrobię. I jeszcze go nie nazwaliście, chociaż możecie zawsze teraz, w czasie nagrywania tego drugiego odcinka, napisać w pierwszym odcinku komentarz z imieniem naszego bohatera, więc wiecie, ja jeszcze tego nie wiem, nie widzę tego komentarza, więc po prostu w tym odcinku jeszcze nie będzie imienia miał. Dobra. Mamy tutaj quest... Oj, uwaga! A, nie ma takiego pułapkowania. Okej, Fendal, weź wypierdzielaj ode mnie z drogi. Dobra, jak na razie mam tylko łuk. Zaraz wam pokażę tylko jak to się... Aha, jak na razie mam tylko łuk i aksa. Cały czas to samo. Wow, o kurde. Widzę, że tu mamy czarnoksiężnika, którego nie tra... Nekromanty mamy. Xardas, chodź tu. O ty. Taki jesteś cwany. O ty, Fendala mi zabijasz? O nie, to ja ci kurde dam popalić teraz. Fuck, nie o to mi chodzi, Jesus. Chodź tu, szmato. Chodź tu, dziwko. No i co, wyjąłeś nożyk i już swojej magii nie będziesz używał, prawda? Proszę bardzo, zginąłeś i co? I co teraz? Dobra, co ty tu masz? Fajnie. Co to kurde jest? Jakiś, kurde, tłuszcz. No i to jest niepotrzebne, dobra. Chyba już wszystko. Piła, tu nic ciekawego nie ma. Ale tutaj na pewno coś będzie. No właśnie, mamy szkieleta, który ma 3 golda. O, jeszcze tutaj mamy ten. Jeszcze tutaj mamy minor healing. Warrior's charge, proszę bardzo. I coś takiego. Dobra, no i mamy level upa. Mamy kolejnego level upa. Wchodzimy w skille. No i co my tu sobie zrobimy? Raczej staminę, chociaż nie, dwa razy... Będę robił tak, że dwa razy życie, dwa razy health i raz stamina. Dwa razy health i raz stamina. Bo na magię ja nie będę jak na razie szedł. Dobra, i co możemy sobie tutaj zrobić takiego ciekawego? Light armor? Nie będziemy light armor robić. Chociaż, kurczę, ja już dałem to? A nie, nie dałem, okej. Okay. One-handed block. W sumie one-handed by się przydał, ale nie za bardzo mogę. A mogę? A to spoko, no to one-handed. Bo najczęściej będę używał właśnie miecza albo coś takiego, więc wiecie, one-handed jednak się przyda. Dobra, jeszcze tu mam skrzynkę. To mogę dać tamtemu gościowi, Falendalowi. To lockpicking easier, tak? Lockpicking.
W sumie... A, może być, co tam? Minus jeden. Increase your stamina, tak? Też minus jeden. A, dobra, też sobie wezmę. Zawsze coś lepszego. Dobra. Fendal, dam ci coś nowego. Patrz na to. Fendal, patrz na to. Patrz, co ja ci dam. Popatrz, Fendal. Weapons i... proszę bardzo. O, widzisz? I od razu założyłeś. Już ci się spodobało. Can you train me better archery? O, okej. No i teraz tak. Okej, już nie mam golda. Mam 66 golda i teraz popatrzymy. Co ty masz w kieszeni, Fendal? Masz 510 golda. Dzięki za golda. Możesz mnie troszkę pouczyć? Oczywiście, że możesz mnie pouczyć. I to dużo. Bardzo dużo możesz mi pouczyć. Dzięki za kasę, no. Fendal, no nie musisz być taki, kurczę. O, już mnie nie stać. Dobra, jeszcze raz tak sobie zrobimy i idziemy dalej. Can you train me more, better archery? Oj, level up. No dobra, no skoro tak, no to idziemy. Okej, i tak już kurczę jest... Wow. Would you look at that? O, mamy szkieleta. Dzień dobry. O, poszedł na hita. No to spoko. Dobra, co to jest? Ancient Nord War Axe. Zaraz, War Axe, ale on miał w jednym. Podoba mi się. Iron War Axe. Czyli jednak to sobie damy, bo to jest lepsze, czyli damy sobie to na favorite, a tego już nie musimy mieć. Okej, czyli to jest lepsze. Dobra, co ty tu masz, szkieletku? Nie masz nic ciekawego. No to dobra. No i gitara. No i teraz gdzie? Dobra, tu nic takiego, nic ciekawego tutaj nie ma. Ale mamy kamień. Nie będę tego brał, bo to i tak jest tylko na magię, albo na zenchantowane bronie, a ja zenchantowanych broni nie lubię używać, bo one się kurczę tracą, one się kurczę no marnują. Dobra, widzę, że już wychodzimy tu Skyrim znowu. Co my mamy? GDI Dawid zaprasza od znajomych na GTA Online. No niestety, panie Dawid, gram teraz w Skyrima. Dark Elves, also known as Dunmer, are natives of Morrowind, a land many consider alien and inhospitable. Dobra. O, mamy noc. A to taka odmiana. No okej. Dobra, czyli w drugim odcinku zaczynamy... Czy ty sobie jaja robisz? Przed chwilą tam byliśmy, idioto. Ojeju. Ciesz się, że nie jestem rasistą, bo powiedziałbym, że jesteś durnym elfem. No dobra. Ale przynajmniej jestem wdzięczny za darmowe szkolenie w sztuce archerstwa. Dobra, gdzie my w ogóle jesteśmy? Holy... Wow, ale my daleko jesteśmy. Więc w sumie, skoro tak, no to możemy sobie zrobić coś takiego jak... zrobimy sobie coś takiego jak fast travel. No i od razu sobie pójdziemy właśnie pogadać z tamtą babką. Czyli zrobimy pierwszego questa. The light armor skills allowed more effective use to hide leather, elven and glass armors. No tak. The pickpocket skill is used to take things from unsuspecting target's pockets and not get caught in the process. Okej, czyli tutaj jest bardziej na takie triki do łucznika takiego skradającego się. Swords swing faster than axes, and axes swing faster than maces, and maces swing faster than swords, and taki coś. No dobra. Oj kurczaka, nie będę atakować, bo zaraz się cała wioska na mnie rzuci, co jest po prostu bardzo logiczne. Dobra, czyli tak, gdzie ta babka jest? Gdzieś tutaj mi pokazuje, że jest. Tutaj jest ta babka. Aha, no, a która godzina w ogóle jest? A ty, może ty chcesz ze mną pogadać? Aha, craft dagger. A, tobie mogę sprzedać różne rzeczy. Dobra, to mu posprzedaję różne takie, na przykład deer hide, sell, to też. Tego jeszcze nie, to mogę mu sprzedać, to mi dał.
Okej. Dobra, i teraz tak, mamy coś zrobić, tak? Iron Shield mogę zrobić, ale nie o to mi chodziło, chociaż... Zaraz, co ja miałem zrobić? Craft the Iron Dagger. Iron Dagger to, nie wiem, tutaj? Tutaj mam to zrobić? Iron... Jest, Iron Dagger. No dawaj. Iron Dagger. Iron Dagger. Masz. Iron Dagger. Jest. No i świetnie. Okej. Okay. No, proszę bardzo, masz. Here's Iron Dagger. Co możesz mi powiedzieć o Riverwood? Ja pierdzielę, w końcu mi się udało i... Po prostu, ja pierdzielę, dobra. Już z nią pogadałem, już możemy iść do Whiterun. Możemy iść do Whiterun, ale mamy taką brzydką pogodę, dlatego 11 AM, dlatego poczekamy sobie dokładnie 14 godzin sobie poczekamy. Tyle będzie trwać ten odcinek. Nie no, żartuję, za chwilkę będziemy, kurczę... 18 dzień ostatnich plonów, tak? No, tak to tłumaczę. Dobra. Okej, czyli która... O kurczę, źle. Czyli dobra, mamy... No i tyle sobie teraz poczekamy. No i więc teraz będzie rano i mam nadzieję, że będzie ładna pogoda. O, widzicie? Piękna pogoda. No i w taką pogodę ja mogę iść w podróż daleką. No okej, okay, idziesz, Fendal, idziesz, dobra. Od razu sobie wyciągnę Hunting Bow, bo po drodze wiem, że będą jakieś moby, znaczy nie moby, tylko na przykład będzie jeleń albo coś takiego, więc dobrze by było, jakbym zapolował. Ale wcześniej, o ja pierdzielę, wiecie co, zapomniałem, więc teraz nie pójdziemy sobie teraz do Whiterun, tylko pójdziemy sobie na górę i tam będzie takie coś jak... Tam będzie właśnie ten, taka starożytna, wiecie, budowa, te takie ruiny. I właśnie tam się teraz przejdziemy. O, uwaga. Coś słyszałem. Tutaj będzie, kurczę, wilk. Tylko gdzie? Tylko, kurde, gdzie? Gdzie będziesz, wilku? Gdzie jesteś, wilczku? Tu jesteś? O, ty, kurde, nie to... O, fuck! No. I co ty tu masz? Co ty tu masz? Okej, okay, masz Wolfbelt. Wolfbelt. Okej. Okay. Załadowałem sobie grę i nie zrobiłem, znaczy nie mam zrobionych tych questów z tym, z Blacksmithem, z Blacksmithem, czyli tych tam, ten Iron Dagger i w ogóle, ale wiadomo, ja to sobie mogę zrobić zawsze poza odcinkiem, to akurat nie jest takie bardzo, bardzo istotne. Dobra, tutaj po drodze mamy jeszcze coś takiego jak taką wieżę. Nie chciałem jej atakować poza odcinkiem, bo to akurat byłoby... To jest troszkę widowiskowe jest. I jednak warto to pokazać na filmiku. Że tu są po prostu... O, fuck! O, ja pierdzielę. Źle strzeliłem. O, okej, okay, dostał jeden. Ty też dostaniesz, człowieku. Że tu są po prostu bandyci. Can't wait to... What? Can't wait to die? Yeah, can't wait to die. Och, ale dostał beach slapa. Wow, ale mu strzała wbiła się w kurcze... Oj, co ja tam wziąłem? Nie chciałem tego. Co ja tam wziąłem? A, sprzedam to. Ha, nie ma co. Jak się coś weźmie, to się od razu sprzeda. Dobra, tutaj zginął kolejny. Ale się ułożył, jakby mu się sikać chciał. Dobra, Steel Mace, tak? Holy shit, a to Mace jest, tak? Czyli to jest wolniejsze troszkę, ale silniejsze. Nie muszę tego brać. Dobra, Iron Arrow zawsze się przyda. Mace. Tu nie trafiłem jedną strzałą, więc okej. Okay. Każda strzała się teraz przyda. Skoro trochę łuku będziemy używać. Dobra, tam na górze jest. Są jeszcze ludzie, albo jeden człowiek, nie pamiętam. Who's warning me? Which motherfucker warn? Tu jesteś. No, to jest niby taki boss. Znaczy, no boss. Nie, no nie można tego nazwać bossem, bo w sumie już zginął. Ha! O, i od razu mamy ten. Steel War Axe, tak? Czyli to ma taki sam damage jak moja Iron Shield.
Myślałem, że ta mocniejsza. Dobra. I co jest w Crest? O, 57 dolców chciałem powiedzieć. Golda, 57 golda. No i od razu sobie zrobimy level upa. I tym razem idzie punkcik na staminy. Okej. I teraz co możemy zrobić? Możemy zrobić kolejny one-handed? Nie możemy. Możemy zrobić coś takiego, co to jest? Power attacks with less stamina, tak? W sumie nie. Wiecie co, ja sobie zostawię ten punkcik i zobaczymy później. Może się przyda do czegoś innego. Może nawet do łuku. Nie wiem, nie mam pojęcia. Okej. Więc idziemy teraz do tych ruin. No i zobaczymy, czy sobie poradzimy. A na pewno sobie poradzimy. Kurczę, teraz jest taka nieładna pogoda, taki śnieg, więc jak ja sobie wyciągnę Hunting Bow sobie wyciągnę, no i tutaj jednak też będą bandyci, więc kurczę, trzeba się postarać, żeby ich zabić i żeby samemu nie zginąć. Dobra, tam chyba widzę pierwszego klienta. Chociaż nie, to tylko była jakaś... To tylko jakiś wystający coś. Dobra, jak na razie nikogo nie widzę, chociaż na pewno tutaj są. Na pewno jest ich... O, chyba tam stoi. On tam chyba jest. Dobra, strzelę. Strzelę i zobaczymy. Uwaga. Strzelam. Shit. Gdzieś tam był, ale to nie był on. Dobra, wyciągamy axe i lecimy. Już nas widzą, już o nas wiedzą. Już wiedzą, że zginął. Więc dobra. No stałeś tu, bandyto. Tylko mi tu nie spadaj, nie spadaj. Nie, nie. No fuck. A ty co? Orku jeden. Myślisz, że taki mocny jesteś, bo jesteś orkiem? Masz Great Iron Sword i myślisz, że jesteś, kurczę, jakimś? Okej. O, jeszcze tu jesteś, tak? I co? Hunting Bow? Ja mam Hunting Bow, czyli to nie jest potrzebne. Dobra. Dobra, do tamtego gościa nie będę się cofał, bo mi się nie chce po prostu. Zawsze, kurczę, takie itemy na początku znajdzie się za każdym rogiem, więc, kurczę, na pewno sobie poradzimy bez tego gościa. Okej, więc teraz weszliśmy do tego wielkiego pomieszczenia. No i co my tu będziemy robić takiego ciekawego? Tak się właśnie zastanawiam. Tarem pam 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 pam. Bo w ogóle bardzo mi się podoba ten soundtrack z gry. Jak sobie tak czasami włączyłem grę, nie grałem, tylko sobie słuchałem muzyki, jak byłem na zewnątrz. Dobra. Hunting Bow. I tu widzę kolejnych klientów. Okej. Leci. Pięknie. What? Nie dostał? A no tak, bo sneak nie dałem. No dobra, czyli skoro chcecie tak, no to okej. Boom. Ło kurde. Nie ma litości. Ten gościu nie ma litości. Dobra, hunting bomb mamy, to się przyda i to się przyda, okej. Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Fendal, gdzie ty? Zabiłeś ją, czy co? Zabił ją, okej. Go, dobra. Aha, czyli on miał tylko to, okej. No dobra, no to idziemy tutaj i zobaczymy, czy tutaj są jakieś ciekawe itemki. Ja na pewno są, bo tutaj zazwyczaj w takich skrzynkach coś ciekawego jest. Oj, czyli jednak musimy to otworzyć. Oho, coś, uwaga. Jest, za pierwszym razem nam się udało. Bardzo mi się to podoba. Mamy kamek, który możemy sprzedać i mamy 69 golda. Świetnie, gold się zawsze przyda. Chociaż nie wiem do czego, ale zawsze się przydaje. Dobra, jeszcze tutaj mamy troszkę tam golda, okej. Już takiego golda nie trzeba za bardzo brać, ale okej. Dobra, tego gościa, który tutaj będzie szedł za chwilkę, ja go będę chciał zabić, ponieważ kurczę, zawsze jak się walczy, no to jednak jest troszkę expa za to, więc ja z nim będę walczyć. Za chwilkę wam pokażę, o którego gościa mi chodzi. Właśnie od tego gościa. Chodź tu, już ma to. Nie zginiesz od tamtych strzał. Bandit Outlaw, tak? Czyli jesteś tak jakby silniejszym, tak? No to właśnie widzę. Bandit Outlaw, o kurczę, bez armora chodzi taki kretyn, idiota. Pacan. Dobra, czyli tak, mamy tutaj zagadkę. Snake, coś tam i delfin. Czyli musimy tutaj ustawić Snake'a. Coś tam i delfin.
Czyli tak, jak dobrze pamiętam, tu będzie też Snake. Okej, okay. Włączamy. No tak, tu leży Snake. Dobra, więc włączamy i uwaga. Pięknie, działa wszystko ślicznie. Dobra, tutaj mamy jakiś... O, tutaj mamy skrzynkę, więc co tutaj? Kamyczek kolejny, który sprzedamy, okej. Okay. Stamina i nic ciekawego. Tu mamy jakąś książkę, o! No, to się zawsze przyda, okej. Okay. Pickpocket się zawsze przyda, bo coś tam na pewno... Kiedyś na pewno użyję pickpocket. Nawet jest quest do tego, jeśli ktoś chce dołączyć do złodziejaszków, to jest do tego quest. Okej, okay, tu już jakieś szczury, kurcze, mają. Znaczy, są. Dobra, tu już nic ciekawego, okej. Okay. I co my tu mamy? Paraliż? Nie, nie muszę tego brać. Nie chce mi się po prostu. Heh. Oho. Słyszę, że ktoś tam jest, tak? Ale jeszcze tutaj jest skrzynka. Tu jest skrzynka. O! Zawsze możemy... O! 26. No właśnie, ukryta skrzynka. Jeśli ktoś nie wie, no... Jeśli ktoś nie wiedział, no to już wie. I może sobie tutaj... I może sobie tutaj wejść i zobaczyć, co on wydropi. Okej. Okay. Tu uwaga, tu trzeba się... Oho! Proszę bardzo! W łapę dostałeś! O ty! Takiego frostbite'a mi dałeś, tak? No to proszę bardzo! Raz! Dwa! Gdzie się tam pchasz? I proszę bardzo! Użyjemy od razu tego Venoma, no i świetnie. No już cię uwalniam, człowieku, jeju! Gadamy. Chcę z tobą gadać. Nie ma takiego uciekania. Ja wiem, że ty byś uciekł z tym Golden Claw. Dobra, tego nie muszę brać. I to wszystko, okej. Okay. Fendal za nami idzie? Idzie oczywiście. Mój kompan, kurde. Okej. Okay. Tu nic nie ma. Żadnych takich śmieci nie będę brał. Ale jeszcze tutaj są... Jeszcze tutaj są już gorsi przeciwnicy niż ludzie, więc okej, okay. Ze Snika spróbuję zaatakować tego. Oj kurde, nie trafiłem, fuck. Już się obudził. Wow, pięknie dostał, pięknie, świetnie. Kolejny gdzieś tam będzie, kolejny leży tam, więc o fuck. Shit, kurde, nie trafiłem. O fuck, nie trafiłem znowu. O, dostał. I teraz ten. Biegnie do tamtego. Ej, co się dzieje? Czemu znowu umarłeś? Dobra. Zaraz dołączy do... What the... Widzieliście to, kurde? Ja pierdzielę. Co za idiota. O kurde, no dobra. Dobra, bez komentarza. Spoko. Okej, przeszukamy sobie tych ludzi. A raczej zombie. Spokojnie można ich nazwać zombie. Dobra, Fendal, mam nadzieję, że się nie nadziejesz na tę pułapkę. No, już kurde myślałem. O, tu jeszcze jest jeden, więc tego też musimy zaatakować. Uwaga. No ja pierdzielę. Kurde, muszę się przyzwyczaić do tego łuku. Okej, okay, dostał. O, to już ten już jest restless, czyli kurcze gorszy, silniejszy. Z magią. Właśnie widzę jakiś inny, haha. Dobra, okej. Okay. Spoko. O, jeszcze tutaj są. Jeszcze tutaj są i tutaj już się mogą obudzić. Więc uwaga, tak powolutku. Okej, pięknie. Kolejny tam się budzi. Oj, już mnie widzi. Dobra, zginął. I uwaga. O, Jezus! O, się wystraszyłem. Fendal, dzięki. Ja pierdzielę, widzieliście to, jaki kurde bohater? Okej, Fendal, zasługujesz na medal. Dobra, tutaj mamy Golda. Tutaj co mamy? Wow, człowieku, gdzie twoje nogi? Seriously, gdzie jego nogi? Ja pierdzielę, what the fuck? Mamy nowy ten. O, to też mi się przyda. Mamy nowy łuk, co mi się bardzo podoba, bo jest silniejszy, więc... Znaczy, mocniejszy. Dobra, mamy ten łuk i ten łuk mogę już usunąć. Dobra. No, nie strzelaj. Wyciągaj ten łuk. Ancient Nordbow. Okej. Okay. Może nie wygląda jakoś sympatycznie ten łuk, ale jest mocniejszy niż hunting. Więc to mi się podoba. Okej.
Tutaj mamy kolejne... O! Nawet tego nie zauważyłem. Dzień dobry, panie Drogur. Do widzenia, panie Drogur. No, ale gold zawsze fajny. O, jeszcze tutaj mamy gościa. Ła, pięknie, jak ja lubię, jak ta kamera się włącza. Dobra, tamten drugi gościu gdzieś tam przyjdzie. Jak strzelę strzałą gdzieś tam, to gościu powinien przyjść, chociaż nie widzę. Ale chyba słyszę. Jesteś? Idziesz? Chodź tu! Hej, chodź tu! Tra-l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 a. I teraz tak, uwaga! Fendel, ty krytynie! Gdzie tam włazisz, idioto? No i widzisz, co robisz? Już prawie byś zginął. O-o. Drugur się spalił. I właśnie o to mi chodziło, ale krytynie, idioto, Fendel. Kurde. Dobra, coś masz tu ciekawego, masz tylko golda. No, zawsze gold, zawsze coś. Dobra. Tutaj coś? Nie, tam nic. Okej, idziemy dalej. Oho, tu będzie niby dostał w łeb, ja pierdzielę, dostał prosto w czoło. Pięknie, nie strzelaj. Dostał prosto w czoło, patrzcie, prościuteńko. No, tak troszkę mu ten, wbrew w sumie dostał, wbrew swojej woli, ale okej. Dobra, mamy golda i dwie strzały, spoko. I co my tu mamy? Gold, healing, stamina. No i to mi się podoba, fajny loot. Dobra. Troszkę potańczyli. Troszkę powalczyli. Czas na biznes. Co tutaj było? Ja kurczę nie pamiętam. Aha, w sumie tak, dobra. Czyli tutaj była taka jakby jaskinia i tutaj za chwilkę znowu będzie skrzynia. Yo, yo. I co my tu mamy? Gold i Fireball. Bardzo mi się to podoba. Z Fireballa nie skorzystam, ale z Golda na pewno. O, gościu mnie zauważył. I nie dostał strzały. No kurde. To zaraz dostanie. Tylko niech się tutaj kurczę pojawi. Chodź tu. No chodź. Gdzie jesteś? Boisz się przyjść? Boisz się, że zginiesz znowu? Bum! Jaja dostał! A to baba jest, okej. Fuck, no nie mogę trafić. No okej. 7 golda. Zawsze coś. No dobra. O, holy shit. Ja zawsze się dziwiłem, czemu jak chodzę po kościach, to te kości mnie atakują. Jeśli mieliście taką sytuację, to na pewno wiecie, o co chodzi. Dobra, tu musimy otworzyć chest. Oho, coś, już coś się psuje. O nie, czyli z tej strony. Okej. I gitara. High shield, nie. No, nie. No, czyli w sumie tylko to. No, ale lepsze to niż nic. Lepsze to niż nic. Wracamy się na górę, Fendel. Nie wiem, po co tutaj schodzisz. Idziemy tutaj. I tutaj co będzie? Kolejne zombiaki będą? Tak, to będzie... Oj, to będzie silniejszy zombiak, tylko... Czyli trzeba się jednak schować. Okej, uwaga. Uwaga, dostanie w łeb. Oh, fuck. Nie trafiłem. A, trafiłem go. Okej. Dostał w bark, dostał w coś tam i dostał w brzuch i zaraz umrzesz. Patrz na to. Bum! Ja pierdzielę, ale krytyka dostał. Pięknie. Ale musiał... Dosyć mocny był. Dobra, 10 golda, to mi się przyda i to mi się przyda. W sumie nigdy nie używam tych potionów lockpickingu, ale zawsze mogę sprzedać. Zawsze mogę sprzedać. Mamy już level 4 i za chwilę będziemy mieć 5. Świetnie. Bardzo mi się podoba taka opcja. I za chwilkę chyba czeka nas walka, kurczę, z bossem. I to już prawdziwym bossem. Chociaż jeszcze nie. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Nie pamiętam. Za chwilkę się przekonamy. Co tu takiego będzie? A nie, czyli jednak nie. Czyli tu jeszcze będzie takie coś. Tu będą jeszcze drogr. Kurde, ja pierdzielę. Jak można z takiej... Nie zauważył mnie. Idiota kretyn. Nie zauważył mnie. Widzieliście to? Odwrócił się ode mnie i... Tamci też mnie w sumie nie widzą, ale ten dostanie z tego.
A, upadłeś, potknąłeś się. A ty co? O ty, też się podpalisz? Podpaliłeś się, kretynie, idioto. Co za debile. O, mocne strzały, ale tego nie będę na razie brał. Wolę sobie zaoszczędzić i te mocniejsze strzały... używać tych mocniejszych strzał na coś innego. Dobra, to w sumie możemy już zatrzymać, chociaż nigdy tędy nie będziemy wracać. Ale zawsze... zawsze jakoś to tak wyłączałem i kurczę... nie podobało mi się, że to się husiało, chiwało, kiwało, huśtało, o, huśtało. Okej. Okay. Tu mamy jeszcze te buteleczki, te wazony z tym olejem, ale jednak nie. Po co? Po co? Okej, okay, Iron Door, no i mamy tutaj oczywiście nasze drzwi, czyli zagadka. Ale akurat ta zagadka jest bardzo łatwa. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa i trzy. To akurat pamiętam, że po prostu wszędzie dwa razy trzeba. Okej, okay, wsadzamy. Oh my god, oh. No i świetnie, i działa. I to mi się podoba. O! Oh. Gdzie on jest? Fajnie? Fajnie, fajna przygoda. Okej. Okay. Więc idziemy i gdzie my teraz jesteśmy? Dobra, już wiem, już jesteśmy w domu. Znaczy to nie w tym domu, ale... O, Batman gdzieś tam poleciał. Okej, okay, więc jesteśmy, kurczę... takie coś, takie... Wow. Would you look at that? Yeah, motherfucker. No, teksturki to może nie są tutaj idealne, ale jednak, no, liczy się grywalność. Liczy się grywalność. Dobra, ja pamiętam, że tutaj jeszcze była jakaś skrzynka, tylko muszę się do niej jakoś dostać. O, właśnie, 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 właśnie. I jeszcze, kurczę, zamknięto, no, chamstwo. Nie dość, że ukryto, jeszcze to nie do... No i co? Nie dość, że ukryto, nie dość, że ukryta, to jeszcze zamknięto. Okej, okej, coś się tam otwiera. Uwaga, oj, fuck. Dobra, niżej, czyli wyżej. Uwaga, jest, otworzyło się za drugim razem, pięknie. I co my tu mamy? Sprzedamy, to fajne. To w sumie też mogę wziąć i to możemy sprzedać, okej. Więc teraz czeka nas walka z bossem, więc raczej użyję axa do tego. Będzie taki mały efekt ax. Taki suchar. Okej, okay, mamy pierwszy krzyk. Force, unrelating force. Dobra, mamy tutaj tego bossa i kurczę, oczywiście nie mogę go trafić. Pięknie, zginął i nawet nie zdążył wyciągnąć broni. To mi się podoba. Dragonstone, to możemy wziąć i to jest item, który jest potrzebny do głównego, do jednego z questów z głównego wątku. Okej, okay, jeszcze tutaj mamy skrzynkę z ładnym lootem. Znaczy, mam nadzieję, że ładnym. To jest... Dobra, tego nie będę brał, chociaż mogę wziąć dla tego drugiego, dla mojego kompana. No i okej, okay, więc dam tobie teraz lepszą zbroję. Możesz mnie nauczyć lepszego archery? Skoro miałem level up? Oczywiście, że możesz. Ja pierdzielę. O, i znowu mamy ten, znowu mamy... What do you want me to carry? Jim Carrey. Okej. Okay. Train me, motherfucker. Ja pierdziele. Ale cheaty. Dobra. Dobra, wezmę sobie od niego hajs. No i tak. I co miałem... Aha, dobra. Czyli tak. Jim Carrey. No i tak. Tobie dam, człowieku, takie coś. Dam... Chociaż w sumie mogłem ci też wziąć ten łuk. Ale dobra, trudno już. Oddam ci ten hunting bow. Chociaż w sumie, no dobra. Nieważne. Iron War Axe mogę ci dać, chociaż wiem, że tego nie będziesz używać. Steel Mace mogę ci dać. I z Armora mogę ci dać takie coś. Takie śmieci. To będę sprzedawał. Imperial. Imperial masz, więc to ci akurat nie będzie potrzebne. To ci dam. Rękawiczki lepsze. I w sumie chyba to wszystko. Dobra. No, widzisz, fajne nowe rękawiczki? Bardzo mi się podoba. Bardzo mi się podoba, że jesteś wdzięczny i będziesz kompanem do końca życia.
O ile nie zginiesz, a na pewno nie zginiesz. Bo Skyrim na to nie pozwoli, chyba że ja na to pozwolę, bo tylko ja cię mogę zabić. Ahaha. Okej. Okay. Otwieramy tutaj tajemne przejście. Kolejna vagina. Jesus. Dobra, no i mamy wyjście w sumie. Jeszcze tutaj są jakieś kwiatki. Jeszcze kolejna skrzynia, która jest dobrze, że chociaż otwarta. 54 golda. Wow. Idziesz? Idziesz. Nie wiem, jakim cudem ty skoczyłeś, no ale skoko. Spoko. Oho, co to za Falmer? To jest Falmer. On się nazywa Falmer i oni są dosyć mocni. Jeśli ktoś ma niższy level i mały armor, znaczy słaby armor, to oni są dosyć, kurde, mocni. A jeśli ktoś ma... No, w przybliżeniu strasznie, strasznie niska jakość, ale to wiadomo, no kurczę, to nie jest next gen. I wiadomo. Ale gra ogólnie jest zarąbista. Oj, znowu mamy brzydką pogodę. Wow, ale bym spadł. Tutaj trzeba umiejętnie. Widzicie? On już czeka na dole. Auć. On już czeka na dole. On już wiedział, gdzie ja będę. Dobra, więc teraz myślę, że pod koniec tego odcinka pójdziemy sobie z powrotem do... No kurde, chcę mapę. Pójdziemy sobie z powrotem do... Proszę państwa, Riverwood. I pójdziemy do takiego gościa, który da nam pieniążki za wykonanego questa, którego jeszcze nie wzięliśmy. Ale za chwilkę zobaczycie, o co mi dokładnie chodzi. Khajiit. Próbowałem grać Khajiitem. Bardzo było fajnie, ale no cóż. Nie no, fajnie było, fajnie. Każdą rasą, klasą się fajnie gra, jeśli dobrze się dobierze skille, armory i te inne rzeczy. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Attacks can be blocked with either a shield or a weapon, but shields are much more effective. Really? Oh, really? No shit. Zauważyłem, że możemy zrobić level up, więc w sumie teraz mogę sobie to zrobić. Tylko nie wiem co. Dobra, tego... Aha, dobra, czyli tak, to już było, czyli teraz dwa razy na health, muszę pamiętać. Okej, czyli mamy dwa, ale jednak no, zrobiłem tylko level upa. No i okej, idziemy konkretnie do tego domu. Idziemy konkretnie do tego domu, trader, tak. Idziemy do kupca, no i tutaj zobaczymy, czy będą się kłócić. Prawdopodobnie będą. Patrzcie, za chwilkę będziemy mieć level upa znowu. Ja pierdzielę. Okej, a nie, czyli jednak się nie kłócą. Okej. Siemanko. Did something happen? We did have a bit of a break-in. We still have plenty to sell. Robbers were only after one thing. Czyli ktoś ich okradł, tak? Solid gold in the shape of a dragon. You found it. Dobra, czyli po prostu znalazłem ten claw. Great thing for me and my sister. My sister Camilla or I will be happy to help you. Dobra, ale tobie gościu jeszcze coś sprzedam, więc ty mi się tutaj nie wymiguj od pracy. Tobie sprzedam konkretnie... Nie, ja pierdzielę, nie o to mi chodziło. No dobra, trudno. Jakoś będę musiał to przeżyć. Ja pierdzielę, co za chamstwo. No dobra, jakoś przeżyję tę stratę 300 golda. To mu sprzedam. Jeszcze tutaj takie coś mu sprzedam. Jeszcze co mogę sprzedać? To mogę sprzedać. Więc w sumie chyba wyjdę na zero nawet. Nie no, coś tam będzie. Dobra, kwiatki mogę mu sprzedać, ja pierdzielę. To jest zero warte, zero. Dobra, tego Fireballa właśnie miałem sprzedać, ring mogę mu sprzedać, to też. Co jeszcze? Właśnie te spele i tak mi niepotrzebne. Venison do jedzenia jest, więc raczej nie. Okej, to też mogę sprzedać i to wszystko, dzięki bardzo, więc teraz w sumie to by było tyle na ten odcinek, więc mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie, bardzo mnie to motywuje. Na razie!